Drogie przyszłe mamy, wraz z zespołem projektu HitMama chciałabym Was serdecznie zaprosić do diagnostycznych badań wysiłkowych oraz programu edukacyjnego o aktywności fizycznej w ciąży. W tym temacie jest tak wiele mitów i sprzecznych opinii, że kobiety naprawdę nie wiedzą, co w ciąży mogą, a czego nie mogą robić. Dlatego w oparciu o naukową, rzetelną wiedzę oraz już kilkanaście lat pracy z kobietami w ciąży, w bezpłatnym cyklu wykładów online chcielibyśmy odpowiedzieć na bardzo często zadawane pytania, na przykład od kiedy i jak mogę ćwiczyć w ciąży, czy moje dziecko jest bezpieczne w czasie ćwiczeń, jak mam pracować ze swoim ciałem, żeby w ciąży nie przytyć zbyt dużo, albo od kiedy mogę ćwiczyć po porodzie. Nasz projekt jest odpowiedzią m.in. na pandemię COVID-19 i związane z nią drastyczne ograniczenie aktywności fizycznej w ciąży. Podpowiemy Wam, jakie ćwiczenia można wykonywać w domu, w każdych warunkach. Unikatowym elementem naszego programu jest to, że dzięki diagnostycznym badaniom wysiłkowym jesteśmy w stanie bardzo szczegółowo ocenić, jaki jest poziom wydolności i sprawności każdej z uczestniczek. W oparciu o uzyskane wyniki damy Wam krótkie zalecenia, co warto w ciąży wykonywać. Przeprowadzam obecnie badanie, które wykorzystuje tutaj elektromiograf powierzchniowy do analizy i sprawdzania aktywności nerwowo-mięśniowej mięśni dna miednicy u pań, które biorą udział u nas w projekcie. Aparatura jest czułym sprzętem, dokładnie możemy zmierzyć różnego rodzaju parametry i zarówno parametry, które analizują czas reakcji mięśniowej i wytrzymałość i powrót do relaksacji po wykonywanych ćwiczeniach. Do tej pory standardowo były wykonywane takiego typu badania w pozycji leżącej, gdzie wykonywała pacjentka napięcia na przemian i rozluźnienia mięśni dna miednicy. Jest to też w naszym projekcie teraz stosowane na początku jako pierwsze takie zadanie, aby sprawdzić, czy pani potrafi zlokalizować, wyizolować daną grupę mięśniową. Jest taki innowacyjny program wprowadzony, gdzie dodatkowo sprawdzamy napięcie mięśni dna miednicy i tutaj porównanie w odniesieniu do różnych mięśni synergistycznych w pozycjach, w ćwiczeniach dynamicznych. I tutaj stosujemy właśnie pomiary podczas wykonywania brzuszków. Drugie jest to przy przysiadach, marsz i bieg. W tym pomieszczeniu zbieramy surowice krwi, tak, czyli zbieramy próbki krwi i próbki moczu, taka żeby oddzielić surowice od krwinek czerwonych i tak samo też wirujemy próbki moczu, po to żeby przygotować te próbki do kolejnych analiz biochemicznych. Projekt HitMama stanowi odpowiedź na oczekiwania społeczne w zakresie profilaktyki zmian zachodzące u kobiet w ciąży, obejmujących m.in. postawę ciała i chód, zapobieganie ograniczeń sprawności fizycznej oraz modyfikacje nawyków żywieniowych. Prowadzone badania obejmują analizę biomechaniczną chodu, zmiany równowagi ciała w statyce oraz pomiar siły kończyn górnych. Prowadzimy także badania w kierunku profilaktyki dolegliwości stóp kobiet. Projekt HitMama ponadto uwzględnia edukację dietetyczną ukierunkowaną na żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej. To jest próba, która służy do oceny poziomu wydolności tlenowej pani. Wykorzystujemy w tym celu analizator gazów wydechowych. Panie sobie siadają na ergometrze, zakładamy taką maskę specjalną, że wyglądają niczym pilot myśliwca i sama próba polega na tym, że po krótkiej rozgrzewce obciążenie wzrasta progresywnie aż do odmowy. Zazwyczaj, gdy te badania są wykonywane sportowcom, to bardzo mocno ich dopingujemy, żeby ta odmowa faktycznie była na bardzo wysokiej intensywności, natomiast tutaj tę odmowę definiujemy jako pewnego rodzaju zaburzenie komfortu, czyli panie jakby same decydują, kiedy chcą przerwać tą próbę. I tutaj jesteśmy w stanie zmierzyć może nie pułap tlenowy, ale pobór tlenu przy odpowiednio wysokiej intensywności, a także wskaźniki, które wykorzystamy później podczas aktywności fizycznej, panie. Ten test, ta próba ma na celu sprawdzenie, zweryfikowanie, w jaki sposób aktywność fizyczna kontrolowana poprzez trening będzie wpływał na podwyższenie progu bólowego. Mamy nadzieję, że to się zdarzy. Będzie to bardzo istotna informacja, szczególnie dla pań, które są przed porodem i obawiają się zapewne tego, w jaki sposób przejdą sam ten poród, jak to będzie wyglądało i czy to będzie bolało.
wiele pań oczekuje, że właśnie aktywność fizyczna wpłynie pozytywnie i ten próg pulowy będzie podwyższony. Każda z pań może mieć różny poziom intensywności, który jest jej zadany. Panie są wcześniej badane, mają ustalane poziomy częstości skurczów serca, także są w różnym wieku, w różnej kondycji wyjściowej. Zakłada się, że można monitorować częstość skurczów serca, czy swój wysiłek, natomiast częstość skurczów serca pokazuje tą odpowiedź organizmu na zadany wysiłek. W naszych badaniach pragniemy sprawdzić, czy aktywność fizyczna jest antidotum na depresję okołoporodową. W tym celu użyliśmy szereg testów krótkich, psychologicznych, rzetelnych do zbadania samopoczucia pań uczestniczących w projekcie badawczo-treningowym HitMama. Badamy również funkcje kognitywne pań, używając wiedeńskiego systemu testów, a w szczególności testu Stroopa. Test ten bada tendencję do zakłóceń, tak zwaną interferencję w czytaniu i nazywaniu. Owa skłonność do interferencji wysoce koreluje z szybkością przetwarzania informacji i chcemy ową szybkość przetwarzania informacji sprawdzić u pań w ciąży. Poprzednie uczestniczki naszego projektu bardzo sobie chwalą te badania diagnostyczno-kontrolne. Dlatego, drogie panie, jeśli jesteście w ciąży i nie macie przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, zachęcam do kontaktu z nami. Więcej informacji na internetowej stronie uczelni. Do zobaczenia.